Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Kiedy spojrzymy dziś za okno, to zobaczymy trochę słońca, trochę deszczu. Ogólnie widać, że wakacyjna aura powoli odchodzi w zapomnienie i mocno już widać jesienne wpływy pogody. Wciąż jeszcze widać motocyklistów na drogach, choć nie w takiej ilości, jak to miało miejsce w cieplejsze dni. Ale co tu ukrywać? Idzie zima, a co za tym idzie? Powolne wygaszanie sezonu motocyklowego. Ale mimo to są tacy twardziele, co na przekór niskim temperaturom i częstym opadom deszczu siadają na swoje maszyny i nadal nabijają kilometry. Jednak jazda w piękny, słoneczny i ciepły dzień to zupełnie co innego jak jazda w chłodne i deszczowe dni jesienne. Jest kilka rzeczy, na które musimy zwrócić większą uwagę, aby nasze przejażdżki na motocyklu nie skończyły się źle. Jesteście ciekawi, o czym powinniście pamiętać podczas jazdy w chłodniejsze dni i brzydką pogodę? Jeżeli tak, to zapraszam na film. Siemanko! Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. A więc jak wspomniałem wcześniej, jazda w chłodniejsze dni jest troszkę bardziej wymagająca i wymaga większego przygotowania się niż jazda w piękną letnią pogodę. Dla niektórych wymienione tutaj rzeczy będą oczywistymi oczywistościami, ale dla nowicjuszy na motocyklu, którzy spędzają na nim swój pierwszy sezon zimowy, mogą okazać się przydatne. Punkt pierwszy na liście to opony. W sumie mógłbym powiedzieć, że w chłodniejsze dni ogólny stan motocykla powinien być weryfikowany dwa razy. Ale to właśnie opony są tym newralgicznym punktem styku naszego motocykla z podłożem. I są dwie rzeczy, które powinniśmy przy okazji wyjazdów w zimne i mokre dni wiedzieć o naszych oponach. Pierwsza z nich to, że musimy zwrócić szczególną uwagę na jakość naszych opon podczas jazdy w trudnych warunkach. Co innego, jeżeli jeździmy sobie latem, kiedy jest cieplutko, droga jest sucha, to nawet na jakichś powiedzmy średnio zniszczonych oponach doturlamy się do domu. Niestety, kiedy zaczyna robić się na dworze zimno, kiedy zaczyna się robić mokro, zły stan opon może bardzo nam utrudnić bezpieczną jazdę. Tak więc sprawdźmy, czy opony nie są popękane, czy nie są za bardzo zdarte, czy widać jeszcze na nich bieżnik i czy będzie którędy odprowadzać wodę z ulicy. Druga rzecz, o której należy pamiętać, to wolniejsze nagrzewanie się opon. Latem, kiedy wyjeżdżamy na drogę, to nasze opony nagrzane są od samego początku. Od momentu ruszenia motocykla. Oczywiście nie jest to nagrzanie, które pozwala na jazdę po torze, tak od razu, ale temperatury na dworze 20 plus stopni skutecznie utrzymują gumę w dobrym stanie. Jesienią, kiedy chcemy wyjechać na przejażdżkę, na dworze jest zaledwie kilka stopni na plusie, to musimy pamiętać, aby jakieś składanie się w zakrętach czy szybsze w nie wchodzenie odpuścić sobie zaraz po starcie. Dajmy chwilę czasu, żeby ta opona się nagrzała, żeby złapała wszystkie właściwości potrzebne do bezpiecznej jazdy. Zimą nierozgrzana opona to nic innego jak twarda jak kamień guma, która po prostu nie klei się podłoża i przy nawet nie za dużym zejściu w zakręcie może spowodować uślizg przedniego lub tylniego koła, a tym samym nasz wypadek. Skoro już jesteśmy przy temperaturach i nagrzewaniu, to warto przejść płynnie do punktu drugiego, jakim jest nagrzewanie silnika. Wiem, jak to jest, kiedy z rana wsiada się na motocykl. Jest piękna pogoda, odpalamy naszą maszynę, zakładamy kask, zapinamy rękawice i ruszamy z kopyta od razu, ustawiając przepustnicę w pozycji na maksa otwartą. To, co jest bardzo ważne, aby pamiętać, to, że podobnie jak wsiadając do samochodu i dając mu chwilę na to nagrzanie się, patrzymy na wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, czy już osiągnął te magiczne 90 stopni, tak samo powinniśmy postąpić z silnikiem w motocyklu. O ile latem, kiedy na dworze jest 20 plus stopni, często po odpaleniu naszego auta wskaźnik już zaczyna iść w górę, o tyle jak jedziemy samochodem w zimę, to widzimy, że nagrzanie samochodu może zająć nawet kilka kilometrów. Tak więc, kiedy wsiadamy na motocykl w temperaturze powiedzmy 5 stopni Celsjusza, a nasz motocykl stał od kilku dni nieużywany, to nie odkręcajmy od razu na pierwszej prostej manetki do oporu. Dajmy chwilę, aby olej w silniku uzyskał temperaturę roboczą, aby rozgrzał się blok, wszystkie uszczelki. Porównajcie sobie takie katowanie zimnego silnika wysokimi obrotami do zalewania herbaty. Jeżeli zalejecie szklankę z herbatą w środku, wrzątkiem, to nic jej się nie stanie, ale jeżeli tą szklankę wsadzicie do lodówki na noc, poleży ona sobie w temperaturze 2-3 stopni, a rano będziecie chcieli zalać wrzątkiem, to prawdopodobnie Wam pęknie.
uszkodzenie silnika nie jest wcale takie ciężkie do zrobienia, a wszelkie piłowania na zimnym mogą doprowadzić do większego zużycia oleju, do problemów z pracą, rozszczelnianiem się, wywaleniem uszczelek, ogólnie mogą doprowadzić do konieczności remontu waszego silnika. Tak więc jeszcze raz, jeżeli wsiadacie na swój motocykl, a na dworze temperatura nie jest jakaś super wysoka, a po dotknięciu silnika czujecie, że on jest lodowaty, dajcie mu chwilę, te kilka pierwszych prostych, aby nabrał temperatury roboczej. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, a która dla wielu jest oczywistą oczywistością, to odpowiednia odzież na chłodniejsze dni. No wiadomo, jak jest zimno, to większość motocyklistów po prostu dopina swoje podpinki termiczne albo zakłada bluzę pod kurtkę i dresy pod spodnie, ale to, co zdarzyło mi się często widzieć, to mimo ciepłego stroju, od szyi w górę nie wyglądało to już tak kolorowo. Nawet jeżeli wyjdziecie w swoim stroju, zgrzani z domu i idziecie do motocykla, myślicie sobie, jejku, jest mi trochę za gorąco, to po kilku minutach jazdy w niższych temperaturach zaczniecie odczuwać na konkretnych częściach swojego ciała, gdzie popełniliście błąd. I tak dla przykładu, pod spodniami macie dres, pod kurtką bluzę, a szyja odkryta. Kominy na szyję, chroniące nie tylko przed zimnem, ale też przed wpływem wiatru, który jakby nie patrzeć mocno daje nam po karku i szyi, potrafią być zbawienne, jeżeli chodzi o wasze zdrowie. Bardzo dobrym wyborem są również całe kominiarki, których asortyment możecie wybierać od lekkich letnich po specjalne z ocieplaną częścią na szyję zapobiegającą przedostawaniu się zimnego wiatru. Wydawać by się mogło, że są to błahostki, ale lekceważenie takich właśnie miejsc jak szyja czy osłonięcie skóry głowy pod kaskiem, na którą to przez wloty wentylacyjne pada bezpośrednio zimne powietrze. A uwierzcie mi, jeżeli to jest wasz pierwszy sezon zimowy, to kask wcale tak dobrze głowy nie nagrzewa i nie chroni przed zimnem. Po powrocie z takiej przejażdżki, kiedy to nie mieliście osłoniętej szyi i głowy, z reguły macie chrypę, czujecie jakieś drapanie w gardle, ogólnie jesteście na dobrej drodze, żeby następną przejażdżkę odbyć w swoim łóżku pod kołdrą z tabletką w ręku. Kolejna rzecz to obuwie i rękawice. Wiem, że najbardziej zimno odczuwa się oczywiście na klatce piersiowej, na nogach, gdyż są to największe połacie naszego ciała. Ale to właśnie zimne stopy, kostki, które dostają powiewem wiatru, jeżeli mamy jakieś niskie buty, lub brak odpowiedniej bielizny termo, czytaj skarpetek, to właśnie one przyczyniają się również mocno do rozwoju przeziębienia. A brak odpowiednich rękawiczek na zimne dni może nie spowoduje, że zachorujecie, ale skutecznie hamuje całkowitą przyjemność z jazdy. Zgrabiałe dłonie, zimne tak bardzo, że chciałbyś przyłożyć je do gorącego bloku silnika, nie ma nic to wspólnego z czerpaniem przyjemności z jazdy. Jedziesz i myślisz sobie, jejku, jak zimno, nie mam rękawiczek termicznych, że nie mam grzanych manetek. Przy każdej takiej jeździe człowiek powtarza sobie, że następnym razem na pewno już się w to zaopatrzy, a tym samym ta jedna zalicza się do tych niezbyt udanych jazd. Skoro jesteśmy przy odzieży motocyklowej, to jest drobna rzecz, którą chciałem wam wymienić jako osobny punkt, a która na pewno znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo naszej jazdy. Szybka w naszym kasku. Może nie chodzi tyle o samą szybkę, a o jej parowanie. Naturalnym jest to, że kiedy jest zimno, szybka się schładza, kiedy jedziemy. My wydychamy ciepłe powietrze i para osadza się na zimnej powierzchni szybki. Taka sytuacja potrafi skutecznie ograniczyć naszą widoczność, a jechać i ciągle przecierać szybkę od wewnątrz nie należy do najfajniejszych rzeczy. I takich sposobów na nieparowanie szybki w internecie możecie znaleźć dużo. Począwszy od specjalnych środków do smarowania, które zapobiegają parowaniu przez nacieranie szybki, od środka pianką do golenia, po wkładki w postaci pinlocków. Każdy musi sam wypróbować, co u niego działa i jest skuteczne. Ja próbowałem już różnych preparatów na szybkę, jak również na swoje okulary. Niestety, zarówno te domowe metody, jak i te możliwe do kupienia w sklepie nie zdawały u mnie egzaminu. Jedyne rozwiązanie, jakie działa u mnie, to jadąc nie za szybko, trzymać rozszczelnioną szybkę kasku. Niestety nic innego nie zdaje egzaminu. A może wy macie jakieś domowe sprawdzone sposoby na parowanie szybki i okularów, które moglibyście mi polecić? Jeżeli tak, napiszcie je w komentarzu, chętnie w te jesienno-zimowe dni je przetestuję. Ostatnim punktem na mojej liście są warunki drogowe. I choć wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to należy pamiętać, że jesień czy zima to diametralnie inne warunki drogowe jak nasze piękne polskie lato.
To, z czym możemy się spotkać jeżdżąc jesienią, zimą, a co możemy uświadczyć latem, ale nie w tak znacznej skali, to na pewno zanieczyszczenia, które występują na drodze. Błoto, wilgoć, rozjechane liście, które spadły z drzew, jak również zimna nawierzchnia powodująca wolniejsze nagrzewanie się opon, są to na pewno czynniki, które musimy wziąć pod uwagę, wyjeżdżając na ulicę. Jakby nie patrzeć, duży wpływ na nasze bezpieczeństwo ma powierzchnia, po której jeździmy. I ciepły, rozgrzany asfalt latem jest dużo bezpieczniejszy dla nas, jak wcześniej wspomniany zimny. Często kiedy wyjeżdżamy jesienią, bo trafiło nam się okienko pogodowe między ulewami, widzimy, że droga na naszym osiedlu już wyschła, myślimy sobie, o no to na pewno jest teraz czas, żeby pojeździć. Pamiętajcie, że przy niższych temperaturach drogi nie wysychają wszędzie tak samo, jak to ma miejsce latem. I często kiedy jedziemy sobie naszym motocyklem, bo trafiła się słoneczna pogoda, jedziemy miastem, jest pięknie i sucho, nagle wjeżdżamy w jakieś kaszubskie lasy i za pierwszym zakrętem mamy znowu mokrą, śliską nawierzchnię. Często nie spodziewamy się tak drastycznej zmiany nawierzchni, biorąc pod uwagę piękną pogodę, jaką mamy aktualnie. Przyzwyczajeni jesteśmy, że latem po ulewnym deszczu wystarczy ze 30 minut, aby droga była z powrotem sucha wszędzie. A jesienią bywa tak, że mimo iż cały dzień potrafi być piękna pogoda, to zacienione miejsca, jakieś przejazdy przez większe skupiska drzew, między wysokimi budynkami, gdzie nie zawsze słońce ma możliwość grzania i odparowania wody, potrafią być mokre jak zaraz po deszczu. Tym samym włącza się stres, zaczynamy nerwowo reagować na szybko zmieniające się warunki na drodze i może to dla nas skończyć się jakimś nieszczęśliwym wypadkiem. I w sumie to te 5 punktów, które chciałem Wam przypomnieć, związane z jesiennymi wyjazdami motocyklowymi. A może macie jakieś swoje uwagi? Jakieś punkty, które warto by było napisać w komentarzach, aby inni motocykliści też zobaczyli, na co warto zwrócić uwagę jeżdżąc w zimniejsze dni? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, ostrzeżcie swoich kolegów i koleżanki na motocyklach, aby ich jazda w tą jesień, zimę była jak najbezpieczniejsza. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam samych słonecznych dni na motocyklu. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał. Na razie, cześć!